nie wolno w Polsce obrażać wyznawców islamu i bardzo dobrze. I prosimy i żądamy tego, żeby w Polsce również nie było przyzwolenia na obrażanie chrześcijan, zwłaszcza za nasze pieniądze, za pieniądze sakramentu. Więc domagamy się od władz telewizji publicznej zaprzestania promocji pana Nergala, który otwarcie deklaruje wrogość, agresję wobec środowisk chrześcijańskich, wobec ludzi wierzących. Nie może być tak, żeby w kraju katolickim można było obrażać, dyskryminować chrześcijan. Bardzo niepokojące jest też to, że ta sama telewizja publiczna pod nowymi władzami, pod prezesurą pana Juliusza Brauna i jego zastępcy, do niedawna wiceministra z PSL-u, nie może być tak, że z jednej strony promuje się za grube pieniądze satanistę, z drugiej strony telewizja publiczna chyba po raz pierwszy w historii nie transmitowała w tym roku orędzia Ojca Świętego Benedykta XVI ze Światowych Dni Młodzieży w Madrycie. No, drodzy Państwo, sytuacja jest niespotykana. Oto w roku beatyfikacji Jana Pawła II, twórcy Światowych Dni Młodzieży, w sytuacji, kiedy ogromna grupa wolontariuszy tworzących Światowe Dni Młodzieży to byli młodzi Polacy, w sytuacji, kiedy kardynał Ryłko był Polak, polski kardynał był koordynatorem ze strony Watykanu Światowych Dni Młodzieży, przy tylu polskich akcentach po raz pierwszy telewizja publiczna nie transmituje Światowych Dni Młodzieży, jednocześnie wykupując, że tak powiem, drogi kontrakt osobie skrajnie wrogiej, skrajnie nawołującej do wrogości wobec chrześcijan. Na to nie ma zgody. Tu są łamane przepisy prawa, o których powie pani przewodnicząca Kuk. Szanowni Państwo, sprawa promocji satanizmu przez telewizję publiczną w Polsce to sprawa bezprecedensowa i pokazująca już jawne łamanie przepisów prawa przez zarząd telewizji publicznej. Dlatego uważamy, że jest to najwyższy czas, aby Sejm zajął stanowisko w sprawie łamania prawa przez Zarząd Telewizji Publicznej SA, nie tylko zresztą w tej sprawie, bo niewątpliwie należy przypomnieć, że to się dzieje w kontekście blokowania przez Zarząd Telewizji debaty publicznej, blokowania dostępu części poglądów funkcjonujących w społeczeństwie. Mówię tu oczywiście o poglądach konserwatywnych i o tym, co miało miejsce w ciągu ostatnich miesięcy, a więc zwolnienie z telewizji publicznej większości dziennikarzy kojarzonych z konserwatywnymi poglądami i takiej oferty programowej. Są to działania zarówno w sprawie kształtowania programu z tym przechyłem znacznym lewicowym, jak i to ostatnie zdarzenie, które, jeszcze raz powtórzę, pokazują, że zarząd telewizji publicznej jawnie łamie prawo. I jeśli w tej sytuacji Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która poprzez konstytucji jest zobowiązana do stania na straży interesu publicznego, nie podejmuje działań, musi zająć stanowisko w tej sprawie Komisja Kultury i Środków Przekazu. Dlatego na dzisiejszym posiedzeniu złożymy projekt uchwały wzywający Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do podjęcia natychmiastowych działań przywracających stan prawa w telewizji publicznej. Nie podejmowanie działań przez Krajową Radę jest sankcjonowaniem nieprzestrzegania prawa, a i samo w sobie łamaniem tego prawa. Drodzy Państwo, polityka jest rywalizacją systemu wartości. Polityka to nie jest tylko rywalizacja Prawa i Sprawiedliwości z Platformą Obywatelską, z SLD. Polityka jest rywalizacją różnych wizji świata i w ustawie o radiofonii i telewizji jest wyraźnie napisane, pani poseł ma tutaj konkretny cytat, że telewizja publiczna musi respektować wartości chrześcijańskie. Tak? W chrześcijańskim kraju, gdzie 90% społeczeństwa jest katolikami, jest wyraźny zapis od wielu lat,
że telewizja publiczna musi respektować wartości chrześcijańskie, musi promować wartości chrześcijańskie. Tymczasem po raz pierwszy młodzi ludzie w Polsce nie słyszeli, co Ojciec Święty do nich mówi na Światowych Dniach Młodzieży. Ja sam byłem uczestnikiem Światowych Dni Młodzieży i wiem, jak trafne są te sformułowania, jak trafiają one do młodzieży, jak życiowe są te uwagi Ojca Świętego. Więc po raz pierwszy w wyniku działań aktualnego zarządu TVP nie słyszymy jako młodzi ludzie tego, co Ojciec Święty nam mówi, a jednocześnie w tej samej telewizji, pomimo kłopotów finansowych, ja przypomnę, że sygnał ze Światowych Dni Młodzieży był za darmo. To były koszty zerowe. Przy kryzysie finansów podpisuje się niebotyczny kontrakt z osobą, która wzywa, prawda, chrześcijan na śmierć, która, że tak powiem, promuje zło, szatana, która w jednym z poczytnych tygodników ostatnio parodiowała Ojca Świętego. Czy taka osoba powinna być wzorem dla młodzieży? Czy taka osoba powinna być zatrudniana w mediach publicznych? My uważamy, że absolutnie nie, dlatego dzisiaj o 11 na posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu będziemy proponować przyjęcie uchwały. Po prostu my, jako osoby służby publicznej, musimy w tej sprawie interweniować. To jest nasz obowiązek. Ponieważ nigdy za mało, ja przypomnę jeszcze i zacytuję przepisy o radiofonii i telewizji regulujące tę sprawę, tę kwestię, w ocenie której, w ocenie naszej, w zakresie którym zarówno Zarząd Telewizji Publicznej, jak i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Otóż artykuł 213 Konstytucji stanowi, iż Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. W ustawie o radiofonii i telewizji w rozdziale drugim doprecyzowuje to artykuł 6, stanowiąc, że Krajowa Rada stoi na straży interesów odbiorców. W rozdziale trzecim ustawy programy radiowe i telewizje, telewizyjne, artykuł 18, stanowi, że programy te nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem, z polską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym. Programy powinny szanować uczucia religijne odbiorców, a zwłaszcza respektować chrześcijański system wartości. W artykule 21 opisującym zadania mediów publicznych mamy jeszcze doprecyzowanie, że programy publicznej radiofonii i telewizji powinny respektować chrześcijański system wartości za podstawę, przyjmując uniwersalne zasady etyki. Jasne zapisy, jasne przykłady jawnego łamania prawa przez Zarząd Telewizji Publicznej i poprzez brak reakcji na takowe łamania prawa i nierealizowania swoich konstytucyjnych obowiązków przez Krajową Radiofonii i Telewizji. A przypominam jeszcze, że obrona przed naruszaniem naszych uczuć religijnych jest również regulowana w prawie europejskim i w prawie żadnego państwa demokratycznego nie ma przyzwolenia na propagowanie satanizmu. Propagowanie satanizmu przez media publiczne kwestionują istotę misji publicznej i uzasadnienie funkcjonowania mediów, które tylko już w cudzysłowie publicznymi możemy nazwać. Proszę Państwa, my nie chcemy uchwalać żadnych nowych przepisów. Po prostu domagamy się respektowania prawa, które już jest. A więc nie dla antysemityzmu w mediach, nie dla islamofobii w mediach, ale też absolutnie w kraju katolickim nie dla kpin i atakowania chrześcijan w mediach. Po prostu szanujmy się nawzajem. Zapraszamy.